flagi. W Dąbrowie Górniczej całe rodziny wzięły udział w okolicznościowym przemarszu z miniaturowymi flagami w barwach narodowych. Dom ubrany na biało-czerwono, nawet na balkonie dwie flagi, jedna pozioma, druga pionowa. To od lat stosuję. To jest duma. To jest symbol naszej ojczyzny. W związku z tym należy zadbać o to, żeby po prostu była dobrze obchodzona. No i żeby ją świętować. Przede wszystkim symbol narodowy i uważam, że nie powinniśmy się w żaden sposób tego wstydzić. Powinniśmy go po prostu pokazywać z pełną dumą. Na dąbrowski przemarsz mieszkańców Dąbrowy i okolicznych miast zaprosił poseł Robert Warwas. To jest taki dzień integracji, jutro święto 3 maja, tak więc taki piękna pogoda, majówka, to jest taka okazja, żeby też spędzić wspólnie czas, promować wartości patriotyczne, natomiast też rozmawiać na temat spraw lokalnych i na temat Polski. Uroczyste obchody Dnia Flagi odbyły się też przy Placu Chrobrego przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Każda wspólnota ma jakieś symbole, które jednoczą, pod którymi chcemy razem żyć, współpracować, darzyć się wzajemnym szacunkiem. Myślę, że właśnie Polska biało-czerwona, jak i godło są takimi symbolami, gdzie identyfikują nas Polaków jako wspólnotę narodową. Możemy często obserwować, chociażby teraz, tej brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, jak ważna jest flaga. Dzień Flagi w 2004 roku ustanowił Sejm i z założenia to święto, które ma wyrażać szacunek do narodowych barw, ale i propagować wiedzę o symbolach Polski i polskiej tożsamości. Choć majówka jeszcze trwa i dla niektórych potrwa jeszcze nawet do końca tygodnia, to jej bilans już jest tragiczny. W ciągu ostatnich dni doszło do kilku wypadków. Na początku majówki 300 zdarzeń drogowych, w tym 9 wypadków, 12 osób rannych, no niestety 2 najbardziej tragiczne. Skutka wypadki tutaj, gdzie zginęli uczestnicy w powiecie lublinieckim, zginął motocyklista i wczoraj w Mysłowicach pasażerka pojazdu. Do dramatu doszło też w Mikołowie, gdzie życie stracił 33-letni kierowca. Policja bada okoliczności tego zdarzenia. Od początku majówki policjanci kontrolują też trzeźwość kierowców. Statystyki nie napawają optymizmem. Do tej pory śląscy policjanci zatrzymali 95 nietrzeźwych kierujących, co daje statystycznie w ciągu tych 3 dni co 46 minut zatrzymywana jest właśnie jedna taka osoba. Reagujmy, nie wsiadajmy z osobami po alkoholu do samochodów, zabierzmy kluczyki, poinformujmy policję, aby taka osoba nie stwarzała zagrożenia dla siebie ani dla innych. A wracając z majówki, warto też zdjąć nogę z gazu. Zostało jeszcze tylko kilka godzin na rozliczenie zeznań podatkowych za 2022 rok. Dziś jednak w urzędach skarbowych na próżno szukać długich kolejek, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Mieszkańcy wybierają inną drogę. Elektroniczną. To wygodniejsza? Zdecydowanie. Wspaniała sprawa, bo szło. Nie mieliśmy żadnych problemów. I nie trzeba stać w kolejce. I nie trzeba, ja w ogóle zapomniałem, bo to już od paru lat to robię tak elektronicznie, że nie muszę stać w kolejce i to wysyłam. I także to jest super, no program jest kapitalny na stronie internetowej. Mimo mojego, już 74 lata mam, to trochę tak, to dzieci mnie tak zmusiły, żeby wejść w tą elektronikę i już się tam nie stać w kolejce. Także się cieszę, że mnie do tego przymusiły. No ja jestem emerytem, także... Przez internet. Łatwiej składa się przez internet? No łatwiej, bo zawsze co roku sprawdzam. Ale nie znaczy to, że do Urzędu Skarbowego nie przychodzi już nikt fizycznie. We wtorek w Katowicach w kolejce stało kilka osób, ale tylko niektóre składały zeznania podatkowe. Osoby przychodzą do urzędu w celu uzyskania informacji a propos konkretnych ulg, które dotyczą tych osób. Przychodzą też obcokrajowcy. Również przychodzą obcokrajowcy, natomiast widzimy zainteresowanie również elektroniczne, więc w tym zakresie również pomagamy im zrozumieć ten system. Choć w teorii systemu rozumieć nie trzeba, bo nawet jeśli nie złożymy zeznania podatkowego, to zrobi to za nas. Warto jednak pamiętać, że wtedy może nie uwzględnić niektórych ulg. Jeśli nie wskazywaliśmy wcześniej, komu chcemy przekazać swoje 1,5% podatku, system też nie zrobi tego za nas. I warto również sprawdzić swoje zeznanie przed upływem czasu zgłoszenia.
My ze swojej strony zachęcamy, żeby jednak na tego Twojego e-pita się zalogować i zobaczyć, jaka jest ta propozycja zeznania, bo zdarzają się błędy po stronie płatników. Zdarza się, że na przykład ten PIT 11, który mamy w ręku, a który wystawił pracodawca czy płatnik, jest troszkę inny od tego co my mamy, tak? Co ma administracja skarbowa. Czas składania zeznań podatkowych mija o północy. Jutro obchodzimy rocznicę podpisania Konstytucji 3 maja. W całym regionie planowane są oficjalne uroczystości, ale też mnóstwo imprez plenerowych. Rozpoczynamy od złożenia szacunku i kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich, a następnie mamy archikatedrę Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie się będziemy modlić za naszą ojczyznę. Przemarsz pod pomnik Wojciecha Korfantego na plac Sejmu Śląskiego, no i tam będą oficjalne uroczystości. W ostatnich latach majówkowe świętowanie często nabiera luźniejszego charakteru. W wielu miastach organizowane są pikniki rodzinne. Na przykład w Bytomiu rozpocznie się on patriotycznym biegiem w parku miejskim. Zaplanowane są też m.in. warsztaty twórcze, gry przestrzenne czy spotkanie najmłodszych bytomian z prezydentem miasta. Prezydent jest przygotowany na każde pytanie, które dzieci tutaj zadadzą. Myślę, że będzie to bardzo fajny, atrakcyjny czas spędzony z dziećmi, bowiem pan prezydent już wcześniej też brał udział w takich happeningach. Cieszy się to popularnością. Prezydent wychodzi do mieszkańców, rozmawia tutaj zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi. W Sosnowcu poza oficjalnymi uroczystościami ruszy także po raz 16 Zagłębiowska Masa Krytyczna. Największa impreza rowerowa w regionie i jedna z największych tego typu w Polsce. Organizatorzy liczą na przynajmniej 5 tysięcy uczestników. Trasa nie jest zbytnio wymagająca. W tym roku to jest około 7 kilometrów. Zaczynamy na placu Powstańców Styczniowych przed dworcem PKP w Sosnowcu. Następnie dzielnicą Pogoń przejeżdżamy do Będzina i tam jest meta przy parku Dolna Syberka. Na mecie również niespodzianki dla najmłodszych, konkursy. 3 maja 1791 roku Sejm po burzliwej debacie przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Tradycja sięgająca czasów świętego Franciszka z Asyżu, kultywowana do dziś przez zakon franciszkanów. Zakonnicy przynależni do śląskiej prowincji spotkali się na tzw. kapitule namiotów, czyli spotkaniu braterskim, które służy pogłębianiu więzi i realizowaniu powołania. Prowincja śląska to nie tylko franciszkanie ze Śląska, ale też z województwa opolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Do Katowic przyjechało kilkudziesięciu zakonników. Pierwsi bracia w dużej ilości gromadzili się na kapitułach. Niektóre źródła nawet wspominają, że mogło być około 5 tysięcy braci, więc była trudność z zamieszkaniem. I bracia, chcąc uczestniczyć w tej kapitule, budowali takie ówczesne namioty. Były to przeróżne szałasy, takie jakieś lepianki, w których bracia mieszkali. Stąd ta nazwa, taka tajemnicza, która przetrwała do dnia dzisiejszego i którą my kultywujemy jako spotkanie braterskie. W dniu, w którym odbywa się kapituła namiotów, zakonnicy nie podejmują żadnych ważnych decyzji. To spotkanie, któremu przyświeca nie tylko zacieśnianie więzi, ale też umacnianie wiary. Powołanie to moment w życiu każdego zakonnika, od którego rozpoczyna się posługa, a bractwo ma pomóc wejść na tę ścieżkę. Nie ma żadnej specjalnej szkoły, nie ma też jakby bardzo konkretnego limitu wiekowego, bo mogą być sytuacje, w których ktoś odkrył to powołanie do życia zakonnego czy kapłańskiego w późniejszym wieku. Co to znaczy? Dzisiaj trudno powiedzieć, dlatego że młodość się wydłużyła i kiedyś się wstępowało zaraz po maturze, dzisiaj się wstępuje w trakcie studiów, po studiach, więc jakby to jest dosyć płynne. Natomiast to, co powinno pociągać, to jest duchowość świętego Franciszka. Co oznacza służenie Bogu i ludziom w duchu ubóstwa i misji? Tegoroczna kapituła namiotów ma upamiętnić również stulecie odrodzenia zakonnej prowincji śląskiej. Znowu ruszyła Elka. Po kilkumiesięcznej przerwie odwiedzający znów mogą oglądać panoramę Parku Śląskiego z góry. W trakcie pierwszych dni majówki z chorzowskiej kolejki linowej skorzystało jeszcze więcej osób niż w zeszłym roku. Dobrze, nie miało dyskomfortu. Bardzo pięknie widać park i wszystkie widoki, wszystko było cudnie. Super, bardzo fajnie, wykorzystujemy majówkę.
korzystamy z pogody. Pogoda dopisała w miarę. Wydaje mi się, że jest to jakaś jedyna z lepszych atrakcji tutaj w Katowicach. Ze względu na budowę nowej nitki kolejki do planetarium, jej kursowanie było wstrzymane od grudnia zeszłego roku. Na stacjach Elki nadal prowadzone są prace budowlane. Stawiana jest główna konstrukcja obu obiektów. Kolejnym etapem będzie stworzenie konstrukcji dachowej. Nowy odcinek kolejki ma zostać oddany do użytku w ostatnim kwartale tego roku. Generalnie to jak chodzi, to generalnie to nam to nie przeszkadza. No, gorzej jakby nie chodziła, prawda? Też atrakcja wyjdzie odnośnie planetarium, także to... I malowania kolejek. No też mi się podoba, że teraz takie atrakcyjne, bo są mi zielone, prawda? A jaką jechałeś w tamtą stronę? Czerwono-złotą. Kolejka w weekend, także ten majowy, kursuje w godzinach od 10 do 19. W dni powszednie, z wyjątkiem poniedziałków, od 10 do 18.